Mamy bazę dwóch żołnierzy, na bramie, około zdjęcia, kontakt ogniowy, po kontakcie ogniowym próba zrobiona mała cysterna, żeby było się w powietrzu na bramie. Na chwilę obecną w zasadzie ten w środku i na zewnątrz jest zabezpieczony, tak? Pojedynczy kombinowany incydent, tak? Nie jest szykowany jakiś tam dodatkowy atak, więc jest względnie bezpiecznie, tak? Tutaj macie i wewnętrzny kordon, i zewnętrzny kordon macie założony, tak? Jesteście QRF-em, macie potrzeby tych dwóch żołnierzy. Ustawicie, pamiętajcie, jest względnie bezpieczny, tak? Jest kordon. Rzeź, przyjdziesz na... Ja rozumiem. Okej, okay. Teren jest zabezpieczony. Rzeź, idziesz na jedynce. Idziemy na cygaro. Trzymamy się prawej strony, na jednej nic. Okej? Okay. Uwaga. Jedziemy. Trzymaj. Stój. Reszki dopalające się cysterny. Dobra, mamy to już to nie cegła. Dawaj. Patrzymy. Sprawdźcie teren. Bezpiecznie? Zobacz. Tam jest Marta sama, chłopaki. Krawiec, medyk przy tobie. Słyszysz mnie? Halo? Asia, zabezpiecz broń. Marta. Dobra, mam tu masywny kwotok. Dobra, są ubezpieczone. Wiem, trzymam, zaklejam. Dobra, wyjdź go tam. Jest zabezpieczony. Tam na ulicy. Dobra. Mateusz, pomóż mi. Rozbrajam. Rozbrajasz, okej. Okay. Chcesz pomóc? Mam tutaj masywny kwotok. Przyjmuję ucisk, uciśnij. Przyjmuję ucisk. Raz, dwa, trzy. No co to jest, dziur? Widzę. Co to? Dobra, mamy znajomy brzucho? Opaska opaskuje. Dziur. Jedenasta 50 założona opaska. Masywnych kwotoków innych nie widzę. Halo żołnierz, słyszysz mnie? Otwórz oczy. Zaraz dam ci resztę informacji. Mateusz, mam masywny zabieraj przeszkadzajki. Wir, oceniam oddech. Jak oddech mam? Widzę masywne, widzę oparzenie twarzy. Świszczący oddech. Bardzo skrócony. Jest rana. Mam ranę. Dobra, przyjmuję ranę. Raz, dwa, trzy, zabieraj. Raz, dwa, trzy, mam. Założona opaska na kończynę. Lewą. Ruka rurkuje? Potwierdzam. Dobra. Żadnych śladów tutaj. I szykujemy klika, nie? Klika masz w plecaku. Oparzenie. W oddechówce. Raz. Zabierz bluzę. Raz, dwa, trzy. Nie zasysanie dmucha. Mam drugi. Raz, dwa, trzy. Oceń. Nie zasysanie dmucha. Rób sobie klika. Robię sobie klika. Dobra, to ja ci rozkładam. Okay, zrobić to po powrocie. Nie? Jest, zakładam, że jest założony. Dobra. Rozkładam ci oczy, Andrzej. Pod pachami nie widzę. Nie widzę kwotoków innych. Podaję ci informację, jeden poszkodowany. Brak fotoku. Oparzenia około 20% powierzchni ciała. Brak fotoku. Uraz. Pachwina, brak fotoku. Brak fotoku. Opaska. Przechodzę do drugiego. Rana wystrzewieniowa. W okolicy. Brucha. Dobra, dajcie mi folię. Kurwa na nóż, brak noża. Brak fotoku. Mamy tam wodę. Brak fotoku.
brak kwotoku. W bucie brak kwotoku. Opaska opaskuje, druga kończyna, pacha. Brak kwotoku, brak kwotoku. Tętno zachowane. Skóra. Rady są po obu stronach. Skóra ciepła. Ok. Kontrola oczu. Zwenicea. Reagujące? Masz spalone brwi, oczy się nie otwierają, masz spalone, przyklejone. Wycieki z uszu. Brak. Mam rany na tej. Rzuć mi plecak. Patrzcie na to. Folia. Dobra, ja sobie go na razie zrotuję i będę oceniał. Raz, dwa, trzy. Dobra, mam broń. Zabezpieczam broń. To jest niebezpiecznie? Jest oparzenie. Brak kwotoku. Pośladek. Brak kwotoku. Brak kwotoku. Masz chłodną, spoconą i bladą skórę. Jesteś gotowy? Rękę sobie podłóż i złapnę się pod spodem, tak? Masz? Gotowy? No to gotowy. Raz, dwa, trzy. Dobra, że ja dobra. Zapisywał. Robisz. Halo żołnierz, słyszysz mnie? Otwórz oczy. Robimy właśnie. Jeszcze poszkodowano oprócz tych oparzeń. Mam założony quick trap. Nie zasysanie dmucha. Tętno na obwodzie naszyjnej. Wyczuwalne. Wyczuwalne. Dwie rany klatki. Ile? Zabezpieczone oparzeniem okluzyjnym. 120 tętna, wyczuwalne równomiernie. Stabilne. Tutaj mam masywne, na czole mam masywne oparzenie, skóra na brzuchu. Ciepła, różowa, sucha. Ciepła, różowa, sucha? To masz ciepłą, spoconą i różową skórę. Ciepła, dobra, spocona, różowa skóra. Różowa. AVPUU, nie przytomny, tak? U. Kali AVPUU. Jak przyjąłeś? Dobrze wyczuwalne. Daj mi ketaminę, izofra. Czy może... czy na razie jest... Jak nie reaguje na ból. Słuchaj, 5 minut. 5 minut, okej. Okay. Mam czas. To daj mu, okay. daj mu. Mam czas, żeby to zrobić. Tak się składa, że takiego masz fazę, że mam tu gotowości, nie? Dla pierwszego poszkodowanego podawane jest ketamina i Zofran. Zofran poszedł? Zofran poszedł, ketamina. Ile tej ketaminy? 50 do mięśnia. 50 do mięśnia? 50 do mięśnia, godzina 11.55. Dobra, słuchajcie. Dla pierwszego poszkodowanego tej ketaminy poszło 50 mg do mięśnia. 50 do mięśnia. Zapisałem. Jeżeli masz czas, zanotuj to na tym. Tak? Już to zrobię na kartę. Wszystko. Nowego macie? Mamy 5 minut. Oceniłbym tu klatę, nie? 11.55. Robię sobie... Rób sobie. Mam 4 minuty. Rób sobie. I ja to będę. Mogę zrobić coś mi kurwa klatkę, jak się ujrzysz? No to dawaj mi. Opaska opaskuje. Bo to się sądzi. Druga opaska opaskuje. Opatrunki. Ogień, kurwa! Dobra, zabijać! Zabijać! Bezpiecznie? Dobra. Będę gotowy! Dobra, panowie. Uważaj na nocy, uważaj, żebyś nie poszło. Tak, dobra. Tak, jest. Dobra, chłopie do pomocy. Dobra, jesteśmy. No to czekaj, czekaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, drogę wielkę. Powiedz ci bliżej. Macią? Mam. Dawaj słuchawki, Andrzej. Już tutaj. Dobrze. Jestem elektryczny.
Dobra, czekam.
13.00 ewakuacja. Mamy 55 minut. Mimo wszystko próbowałbym się skontaktować ze stokiem, informacje, kto miał służbę i po prostu szukam tego, tak? Informacje na temat gościa. Mamy Aleksandra Wisińskiego bez alergii, znamy ta grupa 3 pozycji. Nie, robi łazówkę pełną. Samodzielny zachowany oddech 28. Jest, tak, samodzielny zachowany 28. Jest, tak, jeszcze raz, ile było? 28. Literatury 28. 60 na obu. Masz 130 za na obu, nie ma na obu. Ja jeszcze nie miałem pożądanego gościa. Nie, ale mówię, ja jest dla mnie jasne? Ciśnienie? Też nie zebrało. Jak było? Trzymaj kamerę góry. Wyczuwałem było na szyjnym, zakładam, że może mieć po 70 skurczowego. Tak jest. Aha. To jest tak. To jasna sprawa, pytam. Lekką warstwę. Musimy go zabezpieczyć, żeby... Ja ustawimy. Trzymaj drewno do góry. Dobra, teraz wy robicie leki. No, a jak masz? Jest wstrząsowy. Dobra. Andrzej, zapisałeś? Godzina? Ja mam też wybrać, nie? Dobra, chodź, jak oddech... Poczekaj, zobaczymy, jak ewakuacja, dobra? Sprawdźmy. Zobaczmy ruch po lewej stronie. Okej, dobrze. Dobra, spuścimy. Ja bym się nie utrzymał. W tej chwili mamy cały wesprzeć. Dlatego ta sprawa jest na 14 lat. Drenaż na Tak, 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 tak,
tylko maszyny. Zachyłek Morrisona, wątroba czysto bez płynów, tu mamy żyły. 28. O. Ten znów. Okej. 54 nowe. Masz 130 wyczuwalnych. Powiedz mi, ile zeszło do tej pory hesy. Lit. Ok, macie wyczuwalne na promieniowej i szylinę i 130. Ciśnienie, saturacja, sprawdziona, macie nerka. 56 na 78. Bez oznak. Skóra, sucha, chyba różowa. Tutaj skórę macie lekko chłodną, sucho. O, proszę. Okay. Saturacja? Pełny. Mam dostał litr, tak? On jest to 9. Bez oznak wydostania się płynu. Teraz prawa lewa. Pan jest po... Temperatura. Po jedzonku. Temperaturę macie... Mierzona poniżej opadu. Poniżej macie temperaturę 37,9. 37,9. Okay. No i oczywiście skóra jako była. Tutaj jak masz 37,9 temperaturę. Dobra. Ciepła, różowa. Jak biureza? Po której był założony ten cewnik? 12.10. Ile mieliście w sklepie? Zero. Tutaj włożył mam teraz po prostu 20 ml czystego. 27% razy 4 razy 80. Ciemnożółty czysty 20 ml. Marta piszesz? Tak. Okej. Mogę wybrać kartkę? Olej idzie na 12.10. 12.10. Ja już zapiszę na oddzielnej kartce. Ile podajemy na godzinę? Mililitrów na godzinę? It's all.
Okay, that's good. Yeah, 19 saturation and uniform in FLQ. Okay. You, this is bar control. Oh, I got you for the burns. Okay. Okay. We did extremity TQ, soft TTV on his. On that left burn, got you. Yes, 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 of course. Creek because we have born face. Mm-hmm. And we have three chest seals under this gas. Right. Okay, when we gave him HES because he was in shock, it was in bowels. After that... How much did you give him? 500 milliliters. After that we did parkland with ringer at 1250. So how much we have on board already? At this time? Yes. At this time, okay, we started 1250 and it was... Andrzej, my na to pozycyjnie, na 130, 30. Czyli mamy, minęło 17 minut, mamy 9 ml na minutę. Szybkim fajnym. Okej. After 17 minutes. Okay, at start we give him ketamine with Zofra intramuscularly. In this first class hospital, we give him ketamine 20 IV, in once TXA, and that's all. Everything, this is Foley, okay, about 12-10, 0 milliliters, and about 12-37, 20 milliliters clear. And then fast negative. Okay, I can see right fast because he has a good GSW. Okay, all right. That's all? I think that's all. Cool. Dobra, słuchajcie, ta ostatnia klinika to było chyba zwieńczenie tego, co robiliście do tej pory, tak? Zajebiste decyzje w odpowiednim czasie. Jak wcześniej były popełniane błędy, to tutaj tych błędów krytycznych nie było w ogóle. Tak? Były dobre reakcje, w dobrym czasie, obie te kliniki były zajebiste. Ale od początku, tak? Znaczy w sensie nie, ale że coś było dużo od początku. Dostaliście informacje, mechanizm urazu, dotarliście na miejsce, fajne podejście, współpraca między medykami. Już nie ma hadża, jest dwóch mądrych, myślących medyków, więc to fajnie wszystko sprawnie szło. Szło po kolei, wam się trafił poparzony, dostaliście informację, że masz świszczący oddech, więc nie zastanawiam się, od razu podejmuję decyzję, chirurgiczne udrożnienie dróg oddechowych było, tak, oczywiście, że było, bardzo dobra decyzja, oczywiście zwolniłeś manekina, zrobiłeś to na manekinie, trochę już po powrocie, tak. Fajnie zorientować się, też macie to, że znacie już ten układ, jak gdzie nie w klubie wkładać, więc was już nie jest ciężko, bardzo zaskoczyć, tak? Więc zidentyfikowaliście wszystkie te miejsca, zrobiliście dobry błocnik, te kwotoki masywne. Tu Marta, przepraszam cię, myślałem, że ty pytasz o rękę, a nie o wnętrzności, więc tutaj moja wina, po prostu mogłem podejść bliżej i zobaczyć, co pytasz, więc tutaj to biorę na siebie. Chodziło mi o kwotok z tej masywnej, z masywnej kwotok z ręki, a nie z wnętrzności, więc tutaj biorę na siebie, przepraszam, tak? Moje niedopatrzenie, tak? Decyzja o ewakuacji, tam mieliście więcej czasu, więc pracowaliście sobie i na jednych, i na drugich, tak? Na drugich pracowaliście, dostaliście kontakt, fajna reakcja, tak? Czyli usłyszeliście strzał, więc od razu było obniżenie sylwetki, zostawiliście, złapanie sektorów trzymamy, ok, nie ma zagrożenia, znowu wracacie do roboty, nie zostawiliście poszkodowanych, więc nie było potrzeby, żeby od początku tego marcza zaczynać, tak? Tak też fajne było twoje działanie, idę, facet ma w ręce granat, odbezpieczony, tak? Więc szybko podejście, nie zajmuje się niczym, tylko zabezpieczą swoje własne bezpieczeństwo. Chciałeś go zatejpować, tak? Ja ci w celach bezpieczeństwa powiedziałem ci, żebyś go po prostu wyrzucił, żeby on odpalił. Na samym początku myślałem, że chcesz mu go wjebać do tej doładowniki. Stąd moja taka gwałtowna reakcja. Kurwa, mogliśmy to zrobić. Dlatego, żeby to wiesz, żeby nie poparzyło. Kolegę. Nie poparzyło mu twarzy, tak? Więc, ale mówię, że chcesz to zagrać, to robimy dobra, okej? Okay? Wyrzuć to. Tutaj po prawej stronie też fajne działanie. To wy znacie się jak łysy konie, tak? I co mi się tutaj podoba u was.
które pracują razem, ten nakleja opatrunek, a potem od razu normalnie zasysanie dmucha. Mega skraca czas, nie? Mega skraca pracę, taka właśnie współpraca, jak wiecie co robicie, tak? Ogarniam, jak jeden robi, to ja wiem, w którym on jest w momencie, wiem, gdzie mogę skoczyć, wiem, jak mogę to przyspieszyć i to u was jest zajebiście widać, nie? No, pracujecie ze sobą już chyba parę ładnych lat, znacie się, więc tą współpracę tutaj mega fajnie widać. Mieliście troszeczkę więcej czasu, więc wy zaczęliście już też obsługiwanie, mam urazu, mechanizm urazu, więc ten produkt potwierdzenia odmy, czy ona jest, czy ona nie ma. Poszedł ten kontakt, więc dostaliście informację, dobra, zabijamy się do FST. Było blisko, tak, szliście do FST, ze z tego, że jeden poszkodowany był z tyłu, tak, przyszedł tam 30 sekund później, więc podjęliście decyzję, od razu ląduje na nosze, pomijacie ten punkt triażowy. No jak mam jednego poszkodowanego, to triażowość, tak. Więc pierwsze wolne łóżko, łóżka były wyposażone tak samo, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, na którą łóżką by on by miał grażać, tak? No i zaczynamy te procedury medyczne, tak? Więc na samym początku te parametry, one były słabe, tak? One miały być słabe, tak żebyście zadziałali i farmakologicznie, i przede wszystkim płynowo. Więc tutaj bardzo fajnie wszystko to, co gdzieś tam dostawaliście, był feedback, robiliście w odpowiedniej kolejności, bez jakichś najmniejszych potyczek. Dobra decyzja o zaawansowanych drogach oddechowych. Piotr zrobił dobrze, dobra decyzja o drenażu. Mieliście igłę do odwarczania raz. Pamiętajcie, że jak mam po raz kolejny potwierdzoną obmę, tak, i szykuję zestaw do drenażu, kupcie sobie więcej czasu tym kurwa dodatkowym obarczeniem, co zrobiliście, tak, więc to było fajne, więc kupiłem sobie te 5 minut na to, żeby wykonać drenaż zrobiony dobrze. Tak, pamiętajcie, że nie zawsze będziecie mieli też nici do tego, żeby ten drenaż zabezpieczyć, tak, więc można sobie coś takiego zabezpieczyć, słuchajcie, macie opatrunek okluzyjny, niewentylowy. Okluzyjny opatrunek, tnę go sobie do połowy i zakładam szczelnie, zabijam tak, żeby ładnie to uszczelnić, więc to było tutaj też zrobione, więc bardzo fajne działanie, super, tak, mega fajnie. I pracujecie na tym faście cały czas, że lubicie trochę elektroniki, fajnie się tu pobawić. No nie mamy za bardzo możliwości. Tak, tak, tutaj była ta możliwość, tak. Słuchajcie, tutaj co mi się podobało, tak, ja wiem, że wy wiecie, że te poparzenia, ta matematyka to jest mój konik. Ja lubię gdzieś tam zwracać mocno na to uwagę, ale nie daliście się zrobić, że tak powiem, parametrami, nie daliście się zrobić głęboko. Najpierw leczymy wstrząs, później leczymy poparzenia. I tak to właśnie zrobiliście, więc najpierw chcę uzyskać odpowiednie parametry, jakiekolwiek, znaczy parametry takie, żeby mieć tą perfuzję minimalną, żeby to ciśnienie zapewniające tą minimalną perfuzję było zachowane. Dotarliście do tego stosując ten TX-a, stosując Hextend, tak? I uzyskaliście powrót pulsu na obwodzie, dobra decyzja, robię, zaczynam resuscytację płynową, tak? Ona też jest ważna. Misunderstanding, procent poparzenia powierzchni ciała, tak? Tak, tak. Więc on by, on rzeczywiście poszłoby to za pierwszym razem, to on by był... To on by był... Tak, więc to do końca 5% to jest dosyć spory, tak? Więc płynów mogłoby zabraknąć, wyszłoby to rzeczywiście przy prolonged filtrze, wyszłoby to na diurezie. Wiesz co, nam wyszło, zaraz popatrzymy na parametry, bo to jest napisane na tablicy, nie? Więc zaraz byśmy się zorientowali, że rzeczywiście był błąd. Tak zastanowiliśmy się już później, bo w całym zakończeniu przyliczyliśmy na regułę dziesiątek i parę lat dalej wychodzi o nam jest chyba duża różnica, 540, tak, to dziesiątek 300, nie? Tak. 400, powiedzmy już w dużym zaokrągleniu, nie? Słuchajcie, Parkland reguła dziesiątek, tak? Parklanda stosujemy wtedy, kiedy wiemy, że będę się bawił z gościem jeszcze naście godzin. Tak? Reguła dziesiątek to jest, potrzebuję wystartować teraz, za godzinę mam przekazanie, ok, już zacząłem tę resytację, więc reguła dziesiątek, więc nawet jeżeli poszłyby tam te parę centymetrów sześciennych więcej, w tą godzinę krzywdy mu to nie zrobiło. Więc overall najlepsza klinika z całego warsztatu. Obydwie. Bardzo fajne, nie? Powiem tego, że urazy były